Siemanko, witam was bardzo serdecznie w zapowiedzi kolejnego meczu Wisły Kraków w tym sezonie, meczu z Lechią Gdańsk na własnym terenie. Będziemy podejmować ten zespół, ale wydaje mi się, że tutaj R22 no, nie będzie jakimś magicznym miejscem, w sensie takim miejscem, które zmieni rzeczywistość, zaciemni tą rzeczywistość. Bo wydaje mi się, że no, faworytem tego spotkania nie będziemy. Lechia może to nie jest zespół, inaczej. Lechia nie gra cudownej piłki w tym sezonie. Ale co trzeba powiedzieć i docenić? Lechia jest w lepszej sytuacji niż my. Lechia tak naprawdę jeszcze może o coś powalczyć. My no, powalczymy najpierw o utrzymanie. To jest takie maksimum tego, co się uda wywalczyć w tym sezonie. No, nie będziemy się raczej walczyć o pierwszą ósemkę. No, takiego scenariusza no, nie przewiduję. Ważny jest ten mecz, by go wygrać, ale no, szczerze nie mamy argumentów. Po prostu nie mamy argumentów, żeby ten mecz wygrać. No, szukam, ale chyba nie znajdę, bo faktycznie to jest problem, bo po prostu argumentów nie mamy. Oczywiście Lechia, może od tego zespołu zacznijmy. To nie jest zespół, który, bo generalnie była taka łatka przyklejona do Lechii Gdańsk, bo pamiętamy, oni tak naprawdę przez większość sezonu byli liderami Ekstraklasy. Dlatego też, ale była taka przylepiona łatka, że oni tak naprawdę no, nie grają ładnie, tak naprawdę farcą wszystko. To generalnie chodziło o to, że zdobywają, jak wygrywali to na przykład po stałych fragmentach, tak, jakiś rzut rożny i taka bardzo prawda, solidna defensywa, ale tak ofensywnie nie wyglądało to za dobrze. Za dobrze, nie za dobrze. Chodziło o to, że no, po prostu grali, po prostu był to mało widowiskowy futbol, dlatego też w tym sezonie miało być inaczej. Trener Stokowiec mówił, że to ma być lepszy futbol, taki bardziej widowiskowy, bardziej stworzone dla kibica, może nie takie właśnie, że będą wyniki, że chcą połączyć wyniki i ciekawą, widowiskową, emocjonującą grę. To się niestety nie udaje póki co, bo Lechia gra w kratkę. Lechia gra w kratkę, ostatnio mecz wygrała z LKS-em, ale no, ogólnie wcześniej dosyć w kratkę. Udało się wygrać z Legią, ale no mówię, no, w kratkę bardzo grają, zdarzają się lepsze, zdarzają się też gorsze mecze, ale co by nie mówić, Lechia Gdańsk ma kadrę, ma duże możliwości. No, my tych możliwości mamy zdecydowanie mniej. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że Lechia też się wielu zawodników pozbyła. Michalaka przykładowo, więc wydaje mi się, że troszkę to nie działa tak jakby chcieli. Myślę, że ten Michalak w tej chwili byłby bardzo przydatny. Nie, ale Udovičić. To jest na pewno zawodnik ciekawy, tylko problem tego zawodnika jest zupełnie inny, a mianowicie taki, że niestety on nie gra. W sensie, bo on cały czas pauzuje za kartki, bo niestety no troszkę, nie powiem, że jest elektryczny, ale no po prostu no czasami nie czuje chyba bazy, tak? Generalnie bardzo często przekracza przepisy, gra bardzo nierozważnie, no i szkoda, bo to zawodnik naprawdę, który na niego w ogóle trzeba zawsze uważać, bo to jest zawodnik bardzo szybki, dobrze wyszkolony technicznie, z niezłym uderzeniem, że tak powiem, piłka też go szuka, więc z automatu też łatwo znajduje sobie sytuację do strzelenia bramki. Przede wszystkim to jest też solidna obrona Lechii Gdańsk, tak? Błażej Augustyn. To na pewno jest też bardzo ciekawy zawodnik, ale też Nalepa. No to są zawodnicy, którzy naprawdę dużo dają. Dusan Kuciak na bramce też bardzo, bardzo dobrze. Na bramkarza to tak nie narzekamy, więc tutaj nie powiem, że to jest jakaś... Chociaż no mimo wszystko Dusan Kuciak jest na pewno wyróżniającą się postacią. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że jest gwiazdą ligi, bo na pewno jest to gość, który ma jakiekolwiek nazwisko, które coś znaczy nie tylko w Polsce, ale myślę, że gdzieś poza granicami również. Tyle chyba o Lechii. No, trener Stokowiec przede wszystkim. No, bardzo dobry trener, który pokazał, że Lechia też była w kryzysie, gdzieś tam sobie poradził, stworzył monolit, stworzył zespół, który dobrze funkcjonuje i chyba to jest najważniejsze. Ale czy Wisła Kraków będzie w tym meczu dobrze funkcjonowała?
Ciężko powiedzieć, ponieważ no tak, chcielibyśmy bardzo. I w ostatnim meczu nie było lepiej, jak słyszeliście w podsumowaniach. No lepiej, może lepiej wizualnie, ponieważ troszkę agresywniej zagraliśmy i faktycznie widać było, że chcieliśmy. Ale to jest póki co za mało. Za mało, by wygrywać, by zwyciężać. I to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby ten mecz wygrać. Bo to może dać pewien spokój. Pewien spokój, pewność, bo widać w tych chłopakach, że chyba po tylu porażkach to już to oddziałuje na psychikę. Mamy nowy transfer Żukowa, zawodnika, reprezentanta Kazachstanu. Na pewno nazwisko ciekawe, ale czy okaże się to strzałem w dziesiątkę, to się okaże dopiero gdzieś w styczniu albo troszkę później. No ale Wisła robi wszystko, by w grudniu już mógł trenować, tak, z zespołem, już gdzieś tam się docierał z kolegami z drużyny, by też trener mógł przekazać mu swoją filozofię pracy, więc zobaczymy, jak to będzie. Jeśli chodzi o kontuzję, ja to nagrałem dzień przed konferencją, więc to nie jest żadna oficjalka. No, nie wiem co z Michałem Makiem. Ale być może uda się, że po prostu ten zawodnik już będzie do dyspozycji trenera, bo jest to na pewno zawodnik o niezłych umiejętnościach, tak? Szybki, technicznie też bardzo dobry, potrafi wejść w dribbling, kiwnąć paru zawodników, to nie jest dla niego problem. No i myślę, że takiego zawodnika nam potrzeba, no bo wtedy będziemy mieli dwie strony, które jakoś będą funkcjonowały, bo jeśli jest tylko Kuba, no to wtedy ta strona jest tak naprawdę gramy tylko stroną Kuby i to też jest troszkę słabe, bo troszkę ułatwiamy zadanie naszym przeciwnikom. Mam nadzieję, że właśnie Michał Mak będzie do dyspozycji. No do dyspozycji trenera nie będzie Emanuel Kumak, no ale on już jakby raczej się pożegna z Wisłą, bo dano mu szansę, ale wydaje mi się, że to już jest koniec tej przygody. Są takie doniesienia, że po prostu z nim się Wisła Kraków pożegna, bo po prostu nie widzą w tym zawodniku już potencjału. Dali mu szansę, żeby tutaj, ale kontuzje też nie o to chodzi, żeby dopłacać do tego interesu. Tyle, słuchajcie, liczymy na 3 punkty, bo wiara zawsze jest, aczkolwiek no, optymizm zbyt duży na naszych twarzach nie jest wypisany. Ale miejmy nadzieję, że zdarzy się cud i Wisła Kraków zanotuje zwycięstwo. Bardzo oczekiwane zwycięstwo, bo tak naprawdę od 3 miesięcy na nie czekamy. Od chyba 20 albo 29 sierpnia czekamy, albo 30. W każdym razie od końcówki sierpnia czekamy na zwycięstwo. No ale to czekamy. Czy się doczekamy, to się zobaczy w niedzielę, 1 grudnia, bo ostatnio powiedziałem, że będzie z 30, oczywiście jest 1 grudnia. Także się poprawiam. Dobra, kończę materiał. Dzięki Wam jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Piona!